Johnny wrócił z kawą. Widać, pianka rzeczywiście postarał się jak na automat do kawy. Mimo wszystko coś zrobił, że wyszło świetnie. Ale już byłaś przy nim. Ten sposób, w którym mowa ciała zdradza pewną bliskość. On drżącymi rękami odstawił kawę. Był na tyle opanowany, żeby odstawić ją na stolik obok. Zbliżyłaś się do niego i musiał wyczuć... wyczuwasz u niego podniecenie. Ale kiedy go dotknęłaś, on właściwie prawie cały jakby się spiął, jakby gotowy rzucić się na ciebie. Jednak powstrzymało go silne ramię Paula, który z tyłu zbliżył się do niego. Wygląda na to jednak, że John, jakby zauroczony wciąż twoim urokiem, wciąż apatującą od ciebie seksualnością, zupełnie i automatycznie poddał się woli Paula. To niesienie trzech ciał, które jest taka elektryzujące między wami, ale ty już tylko jedno wyczułeś jego tętnicę. Tak, Paul pożywił się delikatnie, szybko, zostawiając miejsce dla swojej towarzyszki. Zrobił to kompletnie beznamiętnie, ale wie dobrze, że w głowie tego mężczyzny wyglądać będzie to zupełnie inaczej. Jak najlepsza fantazja seksualna. Ty ugrywasz go w nadgarstek. Dłonie to niesamowite miejsce, pełne zmysłowości, szczególnie okolice nadgarstka. I on w swojej wizji, John w swojej wizji widział jak niesamowity film o nim, erotyczny. Zabijacie go? Oczywiście, że nie. Nie możemy. Gdy tylko utracił troszeczkę krwi, zasklepiamy rany. Kładziemy go w pół przytomnego na schodach. Wrzucam tacę z przyborami do sekcji. Rozcinam mu nadgarstek. Po czym wychodzę na górę. Odwracam się w kierunku Aliny. A, wspomnienie. Robimy myk z dominacją, czy tej dyscypliny zatarcia wspomnień. Masz jedną kostkę. Tak. Mhm. I jest. Sześć. A, idealnie. Równiutko. I zacieram mu te wspomnienia. Miał gdzieś taką świadomość, że po prostu schodził tutaj i nie pamiętam momentu nic dalej. Że nie widzieliśmy ciał, nie był w środku. Schodził. Jesteś okrutny. Najlepsze przeżycie jego całego życia. Najlepszy moment w jego życiu, który... Być może się powtórzy. Fantazji, spełnienie fantazji. Być może się powtórzy. Paul zostawia go po prostu z Aline, dając jej możliwość robienia tego swojego show. Niech go uratuje. I tak też mówi Aline właśnie. Chcesz, to uratuj, bo się wykrwawi. I jak gdyby nigdy nic, po prostu wychodzi na zewnątrz, zostawiając Aline z nadciętym nadgarstkiem, który... Johna z nadciętym nadgarstkiem. Znaczy tak, Aline z nadciętym nadgarstkiem Johna, tak, żeby mogła go uratować już, pożywiając się wcześniej. Oczywiście ona korzysta z tej okazji, nie jest głupia, na pewno jest głodna. Więc rzeczywiście korzysta z przedstawionej okazji, po czym teatralnie ratuje biednego Johna, tak by na przyszłość był kimś w rodzaju sojusznika. To jest bardzo dobre, co powiedziałaś. Rzeczywiście przysługi, sojusznicy, sprzymierzeńcy to są słowa kluczowe, często określające wampira i tego, co oni robią. John wciąż otumaniony, wciąż nie wiedzący, co się właściwie wydarzyło, na pewno jednak będzie miał gdzieś w tyle głowy twoje słowa. Myślę, że następnym razem, kiedy go spotkasz, będziesz mogła to spokojnie wykorzystać. John dziś jest, nie wiem, stażystą, może rezydentem, albo
Albo dopiero co się uczy na medycynie, ale kto wie, może kiedyś będzie doktorem. A ty masz czas, ty masz ogromną ilość czasu. Paulo tylko, nie mówiąc nic oczywiście, Alin zapisuje jej numer w środku tego przeglądanego czasopisma. Tak, żeby na pewno... kontakt się nie utraci. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie, jest bardzo późno w nocy, bo około 3-4. Do świtu niewiele zostało czasu i możecie próbować walczyć z czasem i dowiedzieć się coś jeszcze więcej. Albo też wrócić do miejsca, w którym śpicie. No i właśnie, jakie to jest miejsce? Paul właściwie ma mieszkanie nad magazynem, nad starą serwerownią. Tam sobie upodobał, wynajmuje część serwerowni, jak i magazynu. Mhm. Lubi być na bieżąco z informacjami, jak też upodobał sobie Twittera do puszczania dziwnych informacji finansowych i odbierania ich. I właściwie, tak jak powiedziałeś, każdy jest z jakichś niezwykłych przyczyn przemieniany. Okazało się, że Paul został przemieniony z całkiem przyziemnych spraw, gdyż jego ojciec po prostu potrzebował księgowego. Do dzisiaj trochę na nim to ciąży, ale stwierdził, skoro ma przed sobą sporą ilość lat, to zarobi na tym. Czy będą mu te pieniądze potrzebne, czy będą przedstawiały dla niego jakąś wartość, nie wie. Ale lepiej mieć niż nie mieć. Z papierami jest tak, że śpią za dnia, a więc potrzebują jakiejś ochrony. Nie tylko dobrego mieszkania, domu, apartamentu, tak, tutaj właśnie ale także ludzi. Dokładnie, tutaj pretekstem do ochrony jest to serwerownia, która dokładnie musi być całą dobę chroniona. I to przez kilka osób. Hmm. Nie zawierzam tego oczywiście jednemu cieciowi, który oczywiście jest tam. No tak. Ale żeby się tam dostać, trzeba mieć odpowiednią kartę. Dokładnie tak. Trzeba pracować w odpowiedniej firmie. Więc tak, rzeczywiście miejsce wydaje się bezpieczne. A Aileen? A Aileen korzysta, myślę, z gościny swojego przyjaciela, bowiem to jest dziewczyna z wielkiego miasta i ona przyjechała tak naprawdę na życzenie swojej rodziny. W związku z czym, myślę, nie będzie specjalnym problemem, jeżeli... Tak, Paul przeznaczył jedno z pomieszczeń na pokój. Nie mógł przeboleć ilości rzeczy, które się tam znalazły, kompletnie nie rozumiejąc ich przeznaczenia, ale po pewnym czasie przestał się dziwić. Po prostu stwierdził, że ktoś ma serwery, a ktoś ma obrazy, garnki, masę innych pierdół, których nawet nie umie nazwać. Tuż przed tym, nim się rozstaliście, rozległ się dzwon. Ty chyba nie masz tak prostego dzwonu, to musi być Paula. Nie, to jest oczywiście dzwonek BlackBerry, który sobie ściągnąłem. Właśnie. Odbieram telefon. Tak. Tu Weber. Jak tam? Jakieś postępy? Oczywiście. Prawdopodobnie mamy trzecią ofiarę. Nic pewnego. Nie jest pewne, czy nie żyje? Czy nie jest pewne, że została zabita przez tą samą osobę? To drugie. O. Nie wiem, czy zdążycie. Do świtu została godzina, więc umówmy się na jutro wieczór. Będę miał już więcej danych. Dobrze. Wysyłam ci adres budynku. Dobrze. Tam się spotkamy jutro wieczorem. Oczywiście. Rozłączył się. No i przekazuję swojej towarzyszce wszystkie informacje, oczywiście, że dzwonił Robert. Prawdopodobnie jest trzecia osoba, ale jeszcze nic pewnego. Konaj sobie, moja droga, proszę. Aha. Test sprytu i test sprytu i spostrzegawczości. To jest raz. Poziom 6, ile masz sukcesów? 2. Mhm. 3. No. 3. Masz wrażenie, że samochód, który stoi po drugiej stronie ulicy, widziałaś go już dzisiaj przynajmniej raz. To niebieski Ford Escort. Dość taki nietypowy. Tak? Większość w Stanach
to Toyota, japońskie samochody. Tutaj Ford Escort. Wersja kombi. Siedziały tam dwie osoby. W momencie, w którym jednak odwróciłaś wzrok, spojrzałaś w ich kierunku, zapaliły się światła i z lekkim piskiem samochód ruszył. Mignęła ci dwóch mężczyzn, z czego jeden na pewno miał brodę. Poli, chyba ktoś ma nas na radarze. Kto? Ten Ford. Widziałam go już przynajmniej dwa razy. Nie zapamiętałaś tablicę? Czy zapamiętałam? Trzy sukcesy? Mhm. Tak. Tak. Trzech sukcesów. Wysyłam Robertowi tablicę do sprawdzenia. Pokazuję wiadomość. Alin. Ty to jednak jesteś mądre ciasteczko. No, Paul uśmiecha się z grymasem. Tak, zobaczymy, czy pan Robert będzie równie mądry, by domyślić się, co ma zrobić z tymi tablicami. Chodźmy. Tak minęła pierwsza noc. Kiedy wróciłeś do siebie, jeszcze chwilę potwitowałeś i świt nastał. A ty pogrążyłeś się w pewien rodzaj letarg, sen. To nie jest to, że śpicie jak zabici. Nie, to jesteście osłabieni, jesteście w stanie się nawet poruszać, ale, no ale lepiej nie, bo światło słoneczne was zabija. Trumny. Ciekawostka. Trumny czasami są. Nie zawsze. Czasami są to po prostu skrzynie albo po prostu łóżko, które jest przykryte. Tutaj formy są bardzo, bardzo różne. Ale ty, moja droga, kiedy wróciłaś do siebie, to... Kiedy Aileen wróciła do siebie, przez chwilę myślała, żeby stworzyć jakieś nowe małe dzieło. Jednak miała wrażenie, że krew, którą wypiła, to nie były wyjątkowe osoby. Ani ofiara, ani Johnny. I tak naprawdę ze złością odtrąciła jedną z was, którą przywiozła, która nie była jej dziełem, natomiast bardzo ją lubiła. Jednak ta frustracja, że kolejne dzieło nie zostanie dzisiaj rozpoczęte ani zakończone, no wprawiła ją w paskudny humor. Brak weny u artysty to chyba czasami wrażenie gorsze niż głód, niż pojawiająca się bestia. A kiedy dodamy te dwie rzeczy do siebie, to mamy prawdziwego potwora. Tak minął dzień na letargu i następnego dnia wieczorem spotkaliście się pod umówionym budynkiem, na umówionym adresie. Budynek, opuszczony budynek. Widać, że bardziej... Kiedyś była to może jakaś blok mieszkalny, który został wysiedlony, który będzie do rozbiórki i czeka już 10 rok na to, żeby go zniszczyć. Miejsce jest otoczone chybocącym się płotem i widać na bramie, że są także taśmy policyjne, świadczące, że coś tutaj robiła policja, odgradzała jakieś miejsce przestępstwa. Weber, tak jak poprzedniego wieczoru, czekał przy swoim Cadillacu. Podszedł i tym razem wręczył ci małe pudełko. A co tu mamy? Tak. Pomyślałem, że może ci się spodobać. Tak, otwieram. W środku dostrzegasz uciętą czerwoną różę. Samą główkę. Na zasadzie. Tak. Trochę makabryczne. Podoba ci się? Z nadzieją w głosie odpowiedział Weber. Aileen nie odpowiada. Uśmiecha się kącikiem ust, po czym rusza w kierunku taśmy. Stąd, odpowiedział Weber. Szepnął do ciebie. Ale usłyszałaś oczywiście. Jaki pomysł? Spojrzał na ciebie i tak. Nieważne. Ofiara. Z ofiarą? Nie, już. Pozwól, że dokończę. Co dokończysz? Trzecią ofiarą to kobieta,
Nie zidentyfikowaliśmy jej jeszcze. Nie wiem, jak się nazywa. Mieszkała tutaj. Na trzecim piętrze. Te same rany. Wie, jak się nazywa? Określamy takich jako Jane Doe. Jeszcze nie mamy danych. Nie ma jej w podstawowych bazach. Albo wciąż szukamy. Nie ma sąsiadów? To opuszczony budynek. Tutaj mieszkają albo bezdomni, albo nikt. Pustostan. Często nikt wie najwięcej. Tylko tyle mogę ci na tą chwilę powiedzieć. Pokażę wam miejsce zbrodni. Trochę więcej śladów. Wiesz, co lubi Alin? Tak spojrzał. Nie. A co lubi? Co lubi? A co lubi? Słyszałem od Sama, że lubi róże. A co lubi naprawdę? Mam zamiar się dowiedzieć. Pomożesz mi? Oczywiście. Widzisz, źle zaczęliśmy, ale teraz idzie ku dobremu. Paul. Robercie, znajdź tego nikogo i wrócimy do tematu. Zaprowadził was po betonowych schodach. Tłumaczę mu, żeby może już nie szedł z nami, że sobie sami poradzimy. Niech on poszuka jakichś skuterców w okolicy. Dobrze, dobrze, no tak, rzeczywiście, w dzień mogli się pochować, w nocy wyjść. Poszukaj. Widzisz, podoba mi się twój tak myślenie. Wyciągnął taką małą, przenośną latarkę, no, taką prawie punktówkę. Poświecił sobie drogę, gdzieś znikając w budynku. Poruszyliście tropem i zapachem krwi. Wasz głód znowu jest na poziomie 1. To była poprzednia noc, gdzie zbiliście go do zera i nie czuliście głodu, ale on każdej nocy się przypomina. Każdej nocy wciąż jest i tkwi w was, tak? Trzeba było poprosić pana detektywa o małą przysługę. Nie. Wchodzimy na górę. Jakby Paul uważa, że jeżeli ma się taki kontakt, to w taki sposób się go nie wykorzystuje. A Alin dobrze o tym wie. A jednak zaproponowała. Rozglądamy się na półpiętrze, na piętrze samo, gdzie to się wydarzyło. I czy są jakieś ślady? Może ktoś coś przeoczył? Rozglądamy się. Uważnie. Pomieszczenie rzeczywiście, wiecie, 10 lat nie skłamałem. Ten blok mieszkalny, 8-piętrowy, jest całkowicie opustoszały. Nie ma żadnych całych drzwi, powybijane okna, za wyjątkiem tego jednego miejsca. Idealne miejsce na zbrodnię. Dokładnie. Znajdujecie odrysowany ślad, ciało. Widać, że są jeszcze, ktoś zapomniał zabrać z techników jeden z takich małych, żółtych podstawek, na których są numery oznaczających jakieś tam dowody, jak się robi zdjęcia. Tym razem dostrzegacie, że jest tutaj sporo krwi. Plamy krwi są naprawdę bardzo, bardzo obfite. Ciało jednak, według raportu, który znalazł się na twoim mailu, było także okaleczone. Pocięte małym, drobnym narzędziem, czymś ostrym. Młoda kobieta. Pomieszczenie, w którym widać jest kilka dosłownie porozwalanych mebli. Brudno. Słychać pisk szczurów gdzieś. Tak? Nie wydaje się, żeby ktoś tutaj, w tym pomieszczeniu konkretnie, ktoś żył, spał, czy po prostu, no żył, nie. Rozglądaliście się naokoło, szukając jakiegokolwiek śladu. To dobry moment, żebyście wykonali test test determinacji. Powiem wam. Determinacji, tak, dokładnie, determinacja, bo i spostrzegawczości. Albo śledztwo. Determinacja, spostrzegawczość, śledztwo. Wy wybieracie, które macie większe. Czyli mam 6 kości. Dobra. I są dwie dziesiątki. Trzy nawet, zobacz. Wow. Trzy dziesiątki oznacza to krytyczny sukces. Dobrze, to ja biorę 5. Mi też całkiem nieźle. Mnie poszły
3 sukcesy i 1/10. Świetnie. Wiedzieliście, że policjanci to nie dojdy. Na pewno coś przegapili. Jednocześnie ciut szybciej był Paul, ale wydaje się, że stanął koło rozwalonych mebli, koło rozwalonego regału. Dostrzegłeś dziwne ślady na ziemi, jakby ktoś przesuwał ten regał. Podchwyciłaś ten trop, złapaliście regał i bez problemu go odsunęliście, ukazując otwór w ścianie, pokazujący, że jest tu drugi pokój, ukryty z zamurowanymi drzwiami. To jedyna droga. Ale tam znaleźliście śpiwór. Widać na karimacie, zwinięty, rozwalony właściwie, tak? Dostrzegacie też kuchenkę. Dostrzegacie strzykawkę, jakąś puszkę i tak, to na pewno przyrządy do kogoś, kto bierze narkotyki. Tak? Gumowa rurka, łyżeczka. Ktoś musiał brać te narkotyki. W środku jest okno. Właśnie. Rzuć sobie na inteligencję i śledztwo. I 2 sukcesy. Okno nie jest w żaden sposób zamknięte, nie jest zamurowane, zasłonięte, nic z tych rzeczy. Tak? Teraz sobie też uświadomiłaś, tak, że to jest na wschód, więc tutaj musi wpadać wspaniałe słońce z samego rana. Dostrzega się dachy budynków. Ta dzielnica nie jest zbyt przyjemna. Anteny, światła, bloki. Nie mówię, że getto, ale na pewno nie mieszkają tutaj przyjemni ludzie. Zresztą spojrzałaś na dół i widać, że właśnie grupa czarnoskórych młodzieńców, bo tak inaczej trudno ich nazwać, tak? Jakichś nastolatków, właśnie wybiega z jakiegoś małego sklepiku, gonieni przez sprzedawcę głośnymi krzykami. Ten skin baseballowym przeganiał ich. Drobni złodziejasz. Ktoś tu, widzę, korzystał z życia. Ale dalej niewiele to mówi. No, z podejrzeń całkiem sporo. Na pewno nie jest to siedlisko. Myślisz? Wydaje mi się, że ktoś to się zeszł. No, ktoś to wykorzystał. Wydaje wam się, że... Raport nic nam nie mówi. Nie wiem, czy jest sens oglądać kolejne podziurawione ciało. Raport niewiele się różni od tego, który dostali się wcześniej, oprócz tego, że nie zidentyfikowane ciało kobiety. Tak? Chciałbym tylko sprawdzić w tych wiadomościach, czy Robert wysłał mi te nadajniki właśnie telefonów w ostatnich miejscach, gdzie się były te osoby. Wiesz co? Ciekawostką jest to, że obszar zawęził się do jakby 2 kilometry, dosłownie, tak? Niedaleko centrum. Te osoby przechodziły przez centrum miasta. I tam się wyłączył. Tak. Tam gdzieś w tym obrębie gdzieś to zniknęło. Centrum miasta to także duży natłok nadajników, na jakby sygnałów przez telefony, więc trudno było to wyłuskać, ale na pewno nie przekroczyły 3 przecznice, że tak powiem. Tak? W Stanach się podaje przecznice, wiecie, bo to wszystko po kwadratach budują, więc 3 przecznice od tego miejsca. Gdzieś układacie sobie to w topografii miasta, tak? I to jakiś punkt łączący, tak? Przede wszystkim. Tam zniknęły te telefony. Co dalej? Paul tak myśli sobie, jaką aplikacją można by wyszukać ludzi w promieniu 2 kilometry. Ludzi różnych. Od sportowca po znudzonego narkomana. Jeżeli po czym patrzy się na Aline. Masz telefon?
Tak. Widzisz, że rzeczywiście ona oparła swoją nogę o ścianę, sama się opiera i właśnie leniwie przeglądała i coś przesuwała palcem w lewo i w prawo. I jakby Paul, wiedząc o co chodzi, zawęź do 2 kilometrów w najbliższej okolicy. Pojedziemy do centrum. Dobrze. Schodzicie na dół. Wychodzicie. Przed wami stanął mężczyzna. Prawie cię potrącając. O, przepraszam. W zasadzie. To ja na pana wpadłem. Tak, odwrócił się i dostrzegasz w jego ręku rewolwer. Dobra, paniusiu, dawaj pieniądze. Portfel, szybko. Dostrzegłeś ten czarny błysk stali. Mężczyzna, teraz dopiero dostrzegasz, tylko ma dotąd zasłonięte do nosa zasłonięte chustą, nieporadnie twarz. Jest ciemnoskóry i położony ma... Od razu wyciąga portfel, daje mu 3 karty kredytowe. Co to za szajs? Widać, że ręce mu lekko drgają, tak, na zasadzie. I... Pin chcesz? Tak. Dawaj pieniądze, szybko! Gdzie masz pieniądze? Wyciągam karteczkę, piszę 4 cyfry, daję mu. Tak. A ty? Dawaj! Tak. Sięgną. Ona nie ma. Tak. Złoto, bransoletkę! Celuję w waszym kierunku bronią. Oczywiście, nie ma potrzeby dla takiej agresji. Może jednak się dogadamy. Czy używasz na niego dyscypliny? Tak. Wiesz, bo tak... Tak, ona jak najbardziej używa dyscypliny. Chciałam to odegrać, ale... Ale nie, bardzo, bardzo dobrze, tylko potrzebujesz troszkę więcej sukcesu. No, ze względu na to, że on wydaje ci się, że jest pod wpływem narkotyków i to może mu trochę odróżnić tą percepcję postrzegania. No, no proszę, wykonaj i odgrywaj dalej. Mhm. Będziesz wiedziała, czy ci się udało. Oj, już widzę, że tak. Tak. 20. To są razem 3 sukcesy w tym... 20. Tak. Spojrzał i widać, że ręka wciąż mu drga, ale zatrzymał się, jakby zablokował. Jesteś pewna, że jest pod twoim wodaniem zasłuchany całkowicie w twój głos. Mhm. Szkoda, że tego nie widzą, bo ja tak patrzę teraz na Nikę, jakbym oczarowany cały. Aha. I ona rzeczywiście patrzy na niego, jakby utrzymując ten intensywny kontakt wzrokowy. Ale może jeszcze będzie pan tak miły powiedzieć, kto tu mieszkał? Bo często ktoś tu bywał, jakieś Paul tak, strzeliło mu w głowie, co zaraz może się wydarzyć. Mhm. Wyciągnął szybko telefon i pisze do Roberta, nie mów, że ci powiedziałem, ale szybko pojedź po... I wypisałam mu farba, klej... Jakieś takie rzeczy ciężko dostępne w nocy. Okej. Okay. Żeby sobie... Znaczy, bo Marcie, no, ale masz rację, tak. No, żeby niepotrzebnie nie nadwyrężać jego umysłu tym, co się zaraz może wydarzyć. W porządku. Tak. Jakie pytanie? Co pisze? Kto tu mieszkał? Cukiereczku? Tak, spojrzał na ciebie, tak. To nikt nie mieszka, to pusty stan. Ale ktoś tu bywał. Tak? Tak. Widziałem. To on tutaj przechodził. Kto on? Wszyscy go znają. Z okolicy. To znaczy? To Harry Lloyd. Ten morderca. Podobno wyszedł z więzienia. Widziałem go tutaj. Widziałem. Kupel mi mówił, że go widział. A co to za morderca, cukiereczku? On widzisz, że Paul wchodzi do budynku. Mhm. No. Chodź. Porozmawiamy w środku. On zabił jakąś kobietę. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, to dawno temu. Tylko słyszałem. Ale tak... To on tutaj. Patrzę, gdzie jest Paul. Gdzie, że Paul, słyszysz, jak
niezbyt się chowając, wchodzi po prostu na górę, prawdopodobnie do tego pokoiku, gdzie były trzy kaweczki. Okej. Paul, jak się pożywia, zawsze lubi zostawić odpowiednią scenerię. Delektuje się w tym, że pozoruje zawsze takie wypadki, żeby jednak wbrew pozorom coś dobrego tym ludziom zostało w głowie. I tak też, gdy tylko Alin dochodzi z tym mężczyzną. Oczywiście. Pożywiamy się, ale tłumaczy Alin, by znowu mogła odebrać tę dobrą. Podłączą mu do aparatury, wstrzykują mu odpowiednią rzecz i tłumaczy Alin, żeby powiedziała, że jest z pomocy społecznej i uratowała mu życie. Będzie pan żył. Uratowaliśmy pana w ostatniej chwili. Widać, że... Broń oczywiście bierzemy. Broń... Widać, że są tam cztery kule nawet, tak? Więc mógł strzelić. Mógł strzelić, tak? Mógł zabić. No nie jestem tego tak naprawdę pewny. Ale mógł strzelić. Nie mówię, że nas. Naszym władaniem, tak. Mhm. No właśnie, nie są podstawy dwie kule. Bezdomny, ten, który was napadł. Czy był bezdomny? Narkoman? Ewidentnie narkoman, bo no, po tym... Widać, nie, jak podciągnięciu po rękawek, tak? Widać wyraźnie ślady ukłuć na żyłach w zgięciu łokcia, tak? Widać, że na szczęście Alin w ostatniej chwili uratowała go przed przedawkowaniem. Tak. Ja oczywiście wychodzę, nie lubię chwały, wystarczy, że ratuję tych ludzi. Mógł ich spotkać o wiele gorszy los tej nocy. Ja czuję się takim cichym bohaterem tego miasta. Bardzo to przewrotne, dodam jako mistrz gry. Muszę głęboko się nad tym zastanowić, a już po sesji zadzwonię do ciebie o 4 rano i pogadamy o tym, dobrze? Oczywiście, tak. Bo tak się powinno robić po sesjach wampira. Powinny pozostać jakieś takie niedomówienia i do przemyśleń po prostu. No dobrze. Weber rzeczywiście wyruszył na... dostał SMS-a, tak? I wyruszył i zniknął wam z oczu. Jest zafascynowany tym, co robicie. Kim jesteście bardziej? Nie to, co robicie, tylko kim jesteście. Od razu wyczuć można, że on też by chciał, tak? I stara się nad wyraz, czasami za mocno. Przez to traci swoją dumę i wiecie, że nigdy nie zasłuży na to, żeby zostać wampirem. Nie wiadomo. Nie wiadomo? Nie wiadomo. Mhm. Paul ceni takie osoby. Nie na tyle, żeby coś w tym kierunku robić, ale będzie mu kibicował po cichu. W każdym bądź razie wasz głód bierzemy taksówkę, jasne. Jedziemy do centrum miasta i przekazuję głos Alin, by powiedziała, cóż to za plan w jej głowie się zrodził. Tak. Oddaję oczywiście telefon, więc nieświadomi niczego aplikację. Ludzie przechodzą koło was. Tak, jak mówiłem, miasto ma swoje jasne i mroczne strony. Wy jesteście gdzieś pomiędzy tym wszystkim. Nikt wami się nie interesuje. Bardzo dobrze. To dziwne, jeżeli nikt się na mnie nie interesuje. Bo skupiasz się na aplikacji, skupiasz się na telefonie, może tak, coś na stylu. Tak, ona zdecydowanie skupia się na swoim telefonie. Ponieważ włącza apkę, nie wiem, nie będziemy podawali. Tak, możemy chyba podać. Tak, dobrze. W takim razie Irene włącza swojego Tindera, nastawia na ten dwukilometrowy, tę dwukilometrową odległość. No i pokazuje swojemu przyjacielowi. Lubisz, nie lubisz. Ten kciuk ma władzę, tak? Znaczy, no, Paul wie, co się dzieje, ale go to nie bawi kompletnie. Mm-hmm. On po prostu macha ręką, żebyś przesuwała w odpowiednią stronę, żeby... No dobrze. Skoro tutaj ludzie giną... Zatem zobaczmy. Spróbujmy zginąć z nimi. Może rzeczywiście morderca będzie szukał was w ten sposób. Może zaprosi do zabawy. Kto wie? Aplikacja Tinder rzeczywiście to bardzo modny sposób na zdobywanie odpowiednich ofiar. Szybkie spotkania,
żadnych zobowiązań, zdjęcie, lubisz, nie lubisz, czego więcej chcieć. Bez problemu. Na ten moment mordercy. Dokładnie. Który, miejmy nadzieję, że się odezwie. Tak, Paul to tylko widzi, że pojawia się jakaś niezbyt urocza osoba, bądź nie widać dokładnie twarzy. Blokuje rękę przed odruchowym odrzuceniem Alin i... W tym momencie dostałeś sygnał powiadomienia, że jakiś Niko. Niko też cię polubił. Spojrzałaś na młodego mężczyznę, który wyrzeźbione ciało wyraźnie pręży przed kilkoma zdjęciami. Młody, wyrzeźbiony, latynos, albo na pewno lekko z lekkim jakimś takim kolorem nie do końca białym. Nabrałaś smaku i apetytu przez chwilę, tak, na zasadzie. Ale przeczucie Paula mówi, że na zdjęciu... No to raczej nie jest. O, to by była wielka szkoda, gdyby to nie był on. Ale z drugiej strony... Dla pewności. Jednak twój palec zatrzymał się nad zdjęciem kobiety. Kobieta, która musi chyba kłamać, bo wybrałaś przedział wiekowy, no odpowiednio... odpowiedni, wygląda na dużo starszą niż przedział, który wybrałaś na Tinderze. Tutaj twoja intuicja, twoje przeczucie wyraźnie się wyostrzyło. Spojrzałeś na jej zielone oczy, na smutną twarz. Co ona robi na Tinderze? Nie jest uśmiechnięta, ma jedno zdjęcie. Po prostu. Tak? To ona. Nikt nie ma takiego profilu na Tinderze. Nie w tych czasach. Nie. Nie w. W sposób, no może nie podejrzany, ale na pewno nikt by na nią nie zwrócił uwagi. Raczej ją omijają. Ale ty masz przeczucia. Nie jesteś zwykłym śmiertelnikiem. Klikamy. Szybko odpowiedziała. Jakby czając się po drugiej stronie, jakby miałem ciągle w gotowości, tak? Spojrzała na twoje zdjęcie młodej, pięknej kobiety i również powiedziała tak. Parę wiadomości dalej. Ona jest gotowa do spotkania. Uważa, że powinniśmy się spotkać teraz. Zdecydowanie. Umawiamy jak najszybsze spotkanie. Zaproponowała wam, wysłała adres. To hotel. A jaki to jest hotel? 3 gwiazdki, więc wcale nie najgorsze. Niedaleko stąd. Zaczynam wątpić, czy to ona. Ale pójdźmy sprawdzić. W najgorszym wypadku i tak coś wyjdzie z tego wieczoru. Hotel, jak wspomniałem, jest niedaleko. Dosłownie 2 przecznice, nawet mniej. Znajdziesz się tuż koło niego i drzwi wciąż światłem, blaskiem zapraszały do środka. Hotel nazywa się Rosse. La Rosse. Weszliście do środku i zaspany recepcjonista spojrzał na was, oglądał właśnie coś w telewizji, jedno oko mi spało, ale wyraźnie na twój wygląd się orzeźwił. Gdzie mogę pomóc? Co chodzi? Pokoik, ale nie wynajmujemy na godzinę. Spojrzał na twojego towarzysza, tylko całą noc. Czy ty sądzisz, cukiereczku, że mnie wystarczyłaby tylko godzina? Tak. Nie mają państwo bagaży. Proszę wybaczyć, oczywiście. Dobrze. Wkładę kartę kredytową. Nie każdy potrzebuje bagażu. Wziął, oczywiście. Tak, podał. 1. piętro, pokój 111. Doskonale. Śniadanie? Nie. Jakieś życzenia co do budzenia? Nie. Tak, więc miłej zabawy. Ruszamy. Paul idzie. Jasne. W międzyczasie dostaliście SMS-a, że czekam na was w pokoju. Na tym samym piętrze.
pokój 115, kawałek dalej. Mhm. Stanęliście przed drzwiami, minęliście swój pokój 115 i przez chwilę zawahałeś się, ale przecież chyba miałeś dobre. Tak myślisz. Otwieram. Mhm. Drzwi. Po czym z kocią, z winnością wpadam, rozglądam się. Halo? W pokoju jest lekki półmrok, który rozjaśnił zapalający się właśnie papieros. W fotelu siedzi kobieta. W niemodnej fryzurze. Siadajcie. Siadajcie. Siadłem zaciekawiony. W tym momencie uderzyło was coś. Uderzyło was zarówno to miejsce. Uderzyło was wspomnienia, które może nie wyparliście, ale przez tak długi okres czasu, jak żyjecie, wspomnienia często się zacierają. Gdzieś znikają. Zaczęliście się zastanawiać nad tym, że już kiedyś byliście w podobnym miejscu. I teraz, widząc tą kobietę, już chyba kiedyś ją widziała. Mrużę oczy. Przyglądam się. Co mi mówią te zielone oczy? Paul przez chwilę jakby zastanawiał się i... Paul, to było pewnej nocy. To była spora konferencja. To było miejsce, w którym poznałeś Aileen i... Wiesz, że od paru dni dosłownie byłeś wampirem. To zupełnie nowe i absolutnie nowe doświadczenie dla ciebie. Konferencja była z twojej starej pracy i była doskonała okazja też, żeby zemścić się na niektórych, którzy traktowali cię z góry. Wykorzystać swoje moce, swoje zdolności. Nie wiesz, jak to się stało, ale spowodowało coś, że sprawy wymknęły się spod kontroli. Aileen, zostałaś wywyższona jak Paul. Wywyższona. Pamiętaj, że jesteś wampirem, więc czymś więcej niż śmiertelnikiem. Też zaledwie kilka dni temu. Możesz się wznieść na nowe wyżyny kreatywności. Możesz być czymś niesamowitym, jeżeli chodzi o malarstwo. Wciąż jednak nie przyzwyczaiłaś się do niektórych rzeczy i zastanawiasz się, co tutaj robisz z tą hołotą. Zastanawiasz się nad tym, co się wydarzyło. Kiedy młody mężczyzna padł u waszych stóp, z okniennej krwi, wypiliście go do ostatniej kropli. To było silniejsze. Silniejsze od was znacznie. Padł na ziemię, i zobaczyliście, że to ciepło skóry. Skóry młody, wysportowany mężczyzna. Obok dostrzegłaś kobietę. Młodą kobietę, która przerażona, widząc co zrobiliście, nie mogła, jej umysł nie był w stanie pojąć tego. Rzuciłaś się na nią pierwsza. Zew krwi był silniejszy. Paul, ty zatraciłeś swój umysł analityczny. To ta kobieta, tak? To... Nie wiesz, co ona tutaj robiła. No, ona nie jest z twojej firmy, nie ma żadnego znaczenia. Rzuciłeś się po prostu na nią. Śmierć nie przyszła wcale tak szybko dla niej. Ale dla was bestia, która się przebudziła, ugasiliście to pragnienie i druga ofiara padła u waszych stóp. Ale jesteście w apartamencie, w hotelu, w którym trwa konferencja, wokół toczy się impreza, jest pełno ludzi i nagle ktoś wdarł się do apartamentu. Wiecie, roześmiany, odurzony alkoholem, wszedł do środka, zastanawiając się, nie myśląc w ogóle w żaden sposób. Po prostu drzwi się otworzyły. Stanął osłupiały. Aileen, co robisz? Czujesz, że głód wciąż cię doskwiera. Wciąż nie masz dość. Nie możesz się przez to skupić.
No, w takim razie z niesłychaną szybkością, chyżością nawet, bo jest to, jest to moja dyscyplina. Dopada do drzwi, zamyka je, uśmiecha się w strasznym, okrutnym uśmiechu do swojej trzeciej ofiary tego wieczoru, po czym zatapia kły, a ręką przytrzymując usta. Paul, nie wiesz, czy to była Aileen, czy to ty. Pamiętasz tylko fragmenty, jak podniosłeś swoją zakrwawioną twarz, tak? Znad ciała tego mężczyzny. Rozejrzałeś się wokół. Wasze myśli biegły szybko i wróciliście teraz do apartamentu 115. Do kobiety, która pali papierosa. Dostrzegliście pewne podobieństwo w twarzy kobiety, która była ofiarą numer 2. Dokładnie te same oczy. Ten sam układ szczęki. Rodzina. Wie pani, na raka można umrzeć. Na wiele rzeczy można umrzeć, moja droga. Chyba, że ma się pieniądze. Tak. Nie. Chyba, że wy macie pieniądze. Tak, wiem, kim jesteście. Przestańmy grać. To nie ma sensu. Śledzisz mojego Twittera? O! I twojego Tindera. Wiele osób prosi mnie o radę finansową, ale w taki sposób jeszcze nikt. A wiele osób zapraszało mnie na randki, ale nigdy w taki sposób. Aileen siada, zakłada nogę na nogę, ukazując swoje... Zastanawiam się, czy to jest spokrewnione? Czy ona jest człowiekiem? Dostrzegasz w tym półmroku, lampka tylko się pali, jak jej tętnica na szyi pracuje. Ma długą, piękną szyję, tak jak ta kobieta, którą zabiliście. Proszę mi wybaczyć, ale mam wrażenie, że gdzieś już panią widziałam. Elise Barton. Była moją siostrą. Długo, długo nad tym myślałam. Nie mogłam sobie z tym poradzić. Było takie odranione. To była moja ukochana siostrzyczka, starsza, u szczytu kariery. Nie wiem dlaczego to zrobiliście. Dlaczego ją skrzywdziliście? Kogo? Elizabeth! Nie słyszałeś? Co do ciebie powiedziałam? Elizabeth, moją siostrę! Kiedy? Jak śmiesz nie pamiętać! Kiedy to miało miejsce? Zamczony na obwód. 30 lat temu. 30 lat temu? Ja mam 30 lat. Przestałem pogrywać. Zaczęliśmy od tego. Wiem, kim jesteście. Dużo czasu zajęło mi, nim to wykryłam. No ale teraz już trochę osób o was wie. Wiecie, to było jak objawienie. W ten sposób was ukaram. Ludzie się o was dowiedzą. Przecież mojego Twittera zna wiele osób. No niewiele wie, że jesteś wampirem. Ale ja się o tym dowiedziałam. Że wstaję. Niewinny człowiek. Rzucam krzesło. Teatralnie. Wiele osób mnie obrażało, ale w taki sposób? Co próbujesz mi insynuować? W sumie to, że to ty jesteś mordercą. To ty zabiłeś czterech.
Ja? Tak. I wszystko to ukryliście, ukartowaliście. Wszystko nabrało sensu. Tak, a te dowody. Policja je ma. Policja je ma. Gdzie? To wcale nie jest takie trudne zabić człowieka. Nawet młodego, ale kiedy ma się do dyspozycji... Bym chciał włączyć nagrywanie w telefonie. Mhm, okej. Okay. Co mówisz? Zabiłeś kogoś? Ty? Tak. Zrobiły to wampiry. Co? Wy to zrobiliście. Ja uważam, że po prostu zasłużyliście na karę. Że ludzie powinni się o was dowiedzieć. Wiecie? Oni tu idą. Napisali do mnie. Właściwie może ja do nich nie wiem, ale... żadny tłum. Tłum ludzi, którzy chcą się pozbyć takich złowców. Zabiłaś Simona? Simon? Kim jest Simon? O czym ty mówisz? Tego chłopaka. Sportowca. Co on ci zrobił? To tak jak i wasze ofiary. Po prostu ofiara. Ale... O czym ty mówisz? Kobieto! Tak. Mówię o tym, że... Pochodzę do okna. Wyglądam. Dostrzegasz, jak podjechał właśnie samochód. To Ford? Ja biorę to krzesło i staram się uderzyć po prostu mocno w głowę. Jo. Tak. Bez żadnego problemu, bez żadnych testów, bez niczego. Nie uchylała się. Upadła na ziemię, brocząc z rozbitej głowy krwią. Ale ty dostrzegłeś coś jeszcze. Spojrzałeś teraz na podłogę. Spostrzegłeś, że z drzwi po łazienki, spod nich wypływa taka krwi. Taka stróżka mocna. Chciałem powiedzieć, ale leżę na ziemi, więc podniosła się. Przepraszam. Nie. Wczułem się w rolę na maksa. Ale upadła i tak podniosła wzrok. Taki błędny, jakby, ale jednocześnie trochę otrzeźwiony. Chciałbym użyć właśnie tego zatarcia wspomnień. Oszołomić ją i wrzucić w porządku. W kałużę krwi, która wypływa. Przetestuj, proszę. Ale nie jest to łatwe. Czujesz, że jej umysł nie jest... Szalony. Jest tak bliski tobie. To... Wiesz co? Ona powinna być jednym z was. Przemknęła ci przez myśl. Idealnie należałaby do waszego klanu. Ale Paul wie, że nie może sam o tym decydować. Dobrze. Przemknęło mu to przez myśl. Sukces jest. Jednak... nie nadwyręża jej szyi. Widząc ciało, które znajduje się w łazience... Młodego mężczyzny. Tak. Nagi. Kładzie kobietę dosłownie obok. Starając się wszędzie jej dłońmi po prostu zrobić jak najwięcej śladów. Jasne. Po czym... mamy szybko wychodzimy i kierujemy się do tego pokoju, który wynajęliśmy. Dostrzegasz jeszcze u niego, że zostało zrobione wyraźne dwa ślady na szyi. Tak? Nie, w ogóle się tym nie przejmuję. Jeżeli zostało zrobione... Ty wiesz, ty wiesz, że ten... Dokładnie. Ale ktoś, kto z boku spojrzy, będzie bardzo zdziwiony. I po głębszej analizy może dojść do jakichś wniosków, tak? Niekorzystnych dla maskarady. Ale ty wiesz, że takie ślady nie zostawia wampir. To jest tylko po prostu... Opuściliście chyba pokój w ostatniej chwili, bo drzwi windy właśnie pyknęły, tak? I usłyszeliście tupot nóg. Tędy, tutaj są, tutaj! Widać, ktoś kopnął w drzwi i wpadł do środka. Ja wysyłam jeszcze SMS-a do Sama. Przesyłam zrzut ekranu kobiety, tak? Jej zdjęcia profilowego z informacją o pokoju, informacją o tym, że ona zamordowała wszystkich i że mamy towarzystwo.
Natomiast używając swojego telefonu, Aileen kontaktuje się z panem lektorem, który był zainteresowany krwią seryjnej morderczyni, informując, gdzie ją może znaleźć. Policja już wie, kto będzie pierwszy. Bo ją bawią takie gierki, tak najzwyczajniej w świecie. Widać, że dostałaś w odpowiedzi od Jana ikonkę z uśmiechem. Tak na tej samej nocy, tuż przed rankiem, spotkaliście się w pewnym barze z samym Stopsem, szeryfem chroniącym maskaradę, tłumacząc mu, co się wydarzyło. Tak, pamiętam tą noc. Pamiętam, jak zostaliście zamienieni, jaki bałagan zostawiliście. Jak szybko musieliśmy w jakiś sposób zatuszować całą sprawę. Ja w zasadzie prawie tego nie pamiętam. Jakiś człowiek został posądzony o morderstwo znanej aktorki. To nie nasza sprawa, nic mnie tu nie obchodzi. A was? Nie. A dlaczego? Jaki człowiek? Ledwo pamiętam. Chyba miałem nazwisko Lidl. To nie ma to znaczenia. Szanek. A więc sprawa jest zamknięta. Skarada uratowana. Jeszcze nie jestem pewny. Ale morderczyni znaleziona, która nie jest wampirem. Więc tak. Nasz człowiek, Paul, Weber. Jakby opowiada całą historię, że miała problemy z narkotykami. Dokładnie. Że opowiada o tym narkomanie, tak, którego znaleźli, że on od niej kupował, tak, być może była dealerką. To wszystko da się powiązać i zatuszować całą sprawę. To fakt. Paul się też niepokoi bardzo i chciałby opłacić jej pobyt w jakimś sanktuarium dla obłąkanym, najlepiej katolickim. Żeby dobrze się tam nie opiekowali. Tak. Nie jestem pewny, czy to będzie możliwe. Pewien zamożny wampir poprosił o nią. Ale to już nie wasze zmartwienie. To zajmą się tym innym. Chociaż żeby dokumenty było, że Paul opłacił. Będzie spokojniejszy. Spojrzał, przekrzywił głowę, jakby zupełnie nie rozumiejąc. Spojrzał na jej linię. Macha ręką. Sam zrobię przelew na fundację w jej imieniu. Ona uśmiechnęła się tajemniczo, natomiast nie skomentowała. Paul w taki sposób zapłacił rachunek. Karmie. Okazał się bardziej człowiekiem? Bardziej księgowym. Musiało mu się zgadzać saldo, winien i ma. Wykalkulowała. $2000 stwierdził, że to jest wystarczająca cena. Na parę dni przynajmniej w takim ośrodku. Aileen zastanawiała się przez chwilę nad motywem zemsty zwichrowanej psychiki. Ktoś przez 30 lat szukał i nie mógł dojść do siebie po śmierci swojej siostry. Uknął tą całą sprawę, żeby was obarczyć. Zrobił to bardzo późno, trochę nieudolnie, ale mimo wszystko próbował. Co pcha człowieka do takich rzeczy? A jak Aileen czuje się z tym, kiedy wie, kim są jego ofiary? Straszne jest, ale Aileen czuje wenę. Czuje pewną siłę w tych straszliwych wydarzeniach. I ona rzeczywiście znajduje byle jaką osobę, by swój głód zaspokoić. I tworzy przez całą resztę nocy. Widząc jednak, że zaczyna świtać, świat nabiera ponownie barw, ona decyduje się niszczyć prawdopodobnie jedno z najlepszych dzieł, jakie kiedykolwiek wyszło spod jej pięknych dłoni. Okaleczyć, zniszczyć, poczyć drobnym sportem. To się nazywa performance.